Chateau Frontenac. Perełka reaktywna, czyli do otrzymania bonusów z tej perełki będziemy potrzebować wykonać jeszcze dodatkowe akcje. Perełka pochodzi z epoki postępowej. Do wybudowania towary są potrzebne też z epoki postępowej. Nie jest to jakaś bardzo odległa epoka, także z tymi towarami myślę nie powinno być większego problemu. Jeśli nie na zwykłym rynku, to po taniości będzie je można zakupić. Perełka jest średniej wielkości. Rozmiar to 5x6, 30 kratek. Troszkę miejsca zajmuje, ale produkuje nam monety co 24 godziny. To akurat w początkowych fazach gry jest dość kluczowy element. W późniejszych już jakby trochę mniej. Bo tak jak ja tutaj jestem już w epoce przyszłości, to tych monet mi się tutaj szwęda gdzieś chyba ze 100 milionów. Także ta produkcja, jeśli chodzi o monety, nie jest tak znacząca. Natomiast jedną rzecz, którą fajną robi Chateau, to jest zwiększa nam bonus za wykonanie misji. I tutaj praktycznie 50% na pierwszym poziomie, ten procent w miarę rozbudowy stale rośnie. Który to jest bonus? To jest za wykonanie tutaj zadań w tej historii. I tutaj na przykład ja tu mam za wykonanie zadania nagrody. To już jest, te wartości, które tu są podane, już są z uwzględnieniem bonusu z Chateau. Normalnie chyba jest 5 tutaj towarów z epoki w tym zadaniu. No ja dzięki bonusowi, bonus z Chateau, mam chyba 175%, już sprawdzę. Tak, nie, przepraszam, 170%. Czyli do podstawowej nagrody mam doliczone 170%. Dzięki temu te nagrody tutaj są dużo większe. Z tym, że te nagrody nie dotyczą wszystkiego. Na przykład jeśli w nagrodzie pojawia się paczka punktów rozwoju, tak, tutaj mam jedną średnią paczkę, to tutaj bonus Chateau nie działa. Normalnie powinienem dostać tutaj, nie wiem, 2,7 paczki, a dalej mam jedną. Ja sobie ją tutaj zbiorę. Ten bonus działa na, tutaj dokładnie jest rozpisane, na monety, zaopatrzenia, towary i diamenty. Czyli jeśli którakolwiek z tych wartości pojawi nam się tutaj jako nagroda za wykonanie zadania, ilość zostanie zwiększona przez tą perełkę o taki procent, jaki tam jest uwzględniony. Czy warto tą perełkę wstawiać? Myślę, że jak najbardziej, bo tych dziennych misji wykonuje się kilka, one są powtarzalne, można je nawet kilka razy dziennie wykonać i tych bonusów można naprawdę więcej przytulić. Wystarczy zwrócić uwagę na tych handlarzy, co oferują tam towary z przyszłych epok. Jak popatrzymy na ich miasta, każdy to Chateau ma. Dzięki temu ma dużo towarów, ma dużo monet, dużo innych rzeczy. Także jak najbardziej perełka, którą warto postawić, bardzo pomaga w grze.